W stolicy Pomorza Zachodniego, w Nowej Arenie Szczecin, odbyły się piąte Mistrzostwa Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów Federacji WUKF w karate. Znakomita oprawa, a przede wszystkim fakt, że ponad 1400 osób, młodych sportowców, zgłosiło się do rywalizacji i dojechało do Szczecina. Wśród nich reprezentanci niemal wszystkich krajów europejskich z tak wielkimi potęgami w karate jak Rumunia, Włochy czy Anglia oraz dla nas zdecydowanie bardziej egzotyczne. Afganistan, Egipt, Kuwejt, Malezja, Nepal, Filipiny i Sri Lanka. Oczywiście najliczniejszą reprezentację wystawili Polacy. Nic dziwnego, wiele klubów w Szczecinie trudni się i ma znakomite sukcesy właśnie w karate. Ale nie tylko ze Szczecina, niemal z całego kraju przyjechali zawodnicy, by spróbować swoich sił w wielkiej rywalizacji międzynarodowej. Rozpoczęło się wszystko przepiękną czwartkową uroczystością otwarcia. Uroczystością przygotowaną przez niemal 2 lata, zanim jeszcze obiekt został otwarty. Uroczystością, w której nie zabrakło nie tylko prezentacji wszystkich uczestników rywalizujących przez kolejne dni w Szczecinie, ale także o oprawę artystyczną. To wszystko sprawiło, że znakomicie znaleźliśmy się w nowym klimacie, który został stworzony specjalnie na potrzeby tych mistrzostw. Mistrzostw, nad którymi patronat objęły Ambasada Japonii oraz Fundacja Lecha Wałęsy. Były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zresztą był osobiście na otwarciu tego wielkiego młodzieżowego święta sportu. W moim pokoleniu usunęliśmy zły podział świata i na horyzoncie globalizacja. Jak się przyjrzymy sportowi, to sport właściwie jest globalny. Wszędzie prawie są te same przepisy i sędziowie pilnują porządku. I dlatego jako rewolucjonista chciałbym, żebyśmy przenosili te zasady do polityki i do innych jeszcze dziedzin. Jak udało się namówić pana do tego, żeby najpierw objął pan patronat nad imprezą, która po raz pierwszy gości w naszym kraju? Jestem jednak honorowym obywatelem Szczecina, więc mam jakieś obowiązki. I jeśli mnie taka poważna inicjatywa zaprasza, to nie mam wyboru właściwie. Muszę się czuć szczecinianinem. Różne prezenty otrzymywał pan i wtedy, kiedy był pan prezydentem, i wtedy, kiedy odwiedzały pana największe głowy, ale chyba takiego pledu jak dzisiaj, to jeszcze w pana garderobie nie ma. Nie, takiego nie ma, ale ja i tak wszystko oddaję na Jasną Górę, więc to też będzie oddane, jak się nacieszę trochę, to potem oddaję na Jasną Górę.
Szczecin możemy powiedzieć, że jest polską stolicą sztuk walki i to widać nie tylko w karate, również w innych sztukach. To nas cieszy. Mamy ambicje organizować wielkie imprezy. Oczywiście, żeby zorganizować je na poziomie zawodowym, już profesjonalnym, seniorskim, najpierw musimy rozpocząć od imprez skierowanych do młodszych, a więc do dzieci, do młodzieży, do juniorów. I tak się też stało. Myślę, że to będzie ważne wydarzenie, że hala się sprawdzi na tej imprezie, a nasi goście, których mamy samych zawodników, ponad 1400, na pewno spędzą miło czas w Szczecinie i będą to miasto wspominali bardzo dobrze, nasze miasto. Natomiast za jakiś czas pewnie wrócą jako seniorzy, bo będziemy zabiegali o to, żeby w przyszłości odbywały się tutaj już Mistrzostwa Świata Seniorów. Kevin, no nie udało się tym razem stanąć na podium, ale widziałem twoje ćwiczenia, ogromne zaangażowanie. To jak to ocenisz? Czego zabrakło? Siły, niskich pozycji. Czyli wiesz, na czym ćwiczysz. A jak często, powiedz, trenujesz? 3 razy w tygodniu. Powiedz mi, jak podobają ci się takie zawody? Ja przyznam się szczerze, wchodzę na halę i trochę się gubię. Strasznie was dużo tutaj. No fajnie jest, medale rzadko, ale są. Jest fajnie. Mr. James O'Hara from USA. James O'Hara from USA. Please come to the main table. Thank you. Mistrzostwo świata. Powiedz mi, czy taki tytuł już miałeś kiedyś w karierze? Nie, nigdy takiego tytułu nie miałam i właśnie teraz tak się spełniło moje marzenie, bo właśnie zawsze jako dziecko tak sobie marzyłam, żeby kiedyś właśnie mistrzynią świata zostać. No tak, ale niektórzy marzą o tym też całe życie, a ty masz raptem 12 lat i okazuje się, że można te marzenia bardzo szybko zrealizować. Nie przestraszyłaś się konkurencji, bardzo dużo was startowało. Znaczy ja ogólnie strasznie się bałam tam jeszcze przed startem, później w końcu jak byliśmy tak rozdzieleni też na połowę, to też już byłam pewna, że ja nawet do finału nie przejdę, ale w końcu jakoś tak... No, jakoś to wyszło. Powiedz mi, najsilniejsze twoje kata w tej chwili to które? Znaczy, dzisiaj akurat najsilniej wyszedł mi Basaidai, ale tak normalnie to wydaje mi się, że jednak Gion. Tak jest na każdych mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy. Jest multum dzieciaczków, kilkudziesięciu w konkurencji.
No trzeba troszeczkę mieć oczy dookoła głowy przy dzieciach, więc no trzeba tak działać, żeby to wszystko próbować okiełznać. Mocno się denerwowałeś przed meczem? No, denerwowałem się dość mocno, ale też koledzy mnie czasami pocieszali, że nie będzie źle i że wygramy. Trener też mówił, że tutaj jest taki poziom, że ze spokojem coś wygramy i myślę, że jednak coś zdobędziemy, jakiś medal. No właśnie, tym spokojem się na tatami bardzo wykazywałeś. Czekałeś na taki moment, żeby zadać cios i to jest chyba pomysł na te kolejne walki. No tak, myślę, że jeszcze parę razy kopnę i zdobędę jakieś punkty, ale z tymi już technikami ręcznymi trochę gorzej.
musiałam się uspokoić, bo byłam dość zdenerwowana przy pierwszej walce, ale poszło w porządku. Obudziłaś się dzisiaj i tak myślałaś o tym, że dojdziesz do finału, że zdobędziesz złoty medal? Nie miałam pojęcia. Powiedz mi, jak ci się podoba cała ta atmosfera? Nie jest łatwo się odnaleźć na tych 10 tatami. Wy szybko się odnajdujecie i potem tego swojego placu walki bronicie. To znaczy, ja szukałam i na początku nie wiedziałam, gdzie mam w ogóle iść. Tak. Co dla ciebie oznacza ten złoty medal? To jest jakieś spełnienie marzeń? Marzyłaś o tym, że jadąc tutaj? To znaczy, miałam nadzieję, że coś, jakiś medal będzie. Kaśka, ostro! Dawaj! Oglądałem całą tą walkę, strasznie była nerwowa, była nawet dogrywka. Jak ty to wszystko wytrzymałaś? Nie wiem. Powiedz mi, co jest fajnego w karate? Dlaczego trenujesz karate? Bo można się bić, można uspokoić. Ty powiedz mi, ale jesteś mistrzynią świata, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, że jesteś wielkim sportowcem? Nie. Jak szkolić, jak trenować, jak podchodzić do zajęć do tak małych dzieci, które dopiero teraz zaczynają się w tym sporcie rozkochiwać? Dla mnie, tak jak często powtarzam rodzicom, jak i również zawodnikom, ważniejsze jest wygrać po dobrej walce i nie ukrywam, że jest to dla mnie ważniejsze niż na przykład wygrać po słabej walce, nie? Czyli zdecydowanie dla mnie to jest najważniejsze. Wolę takiego mistrza, który ciężko walczył, wygrywał dużo razy, doszedł do finału i potwierdza to wynikiem. Udało się Paulince wygrać, cieszymy się, ciężko walczyła, jest sukces, przywieziemy do domu złoty medal z Mistrzostw Świata. Jesteśmy zadowoleni. To będzie dla niej taki pozytywny kop do tego, żeby dalej trenować. To nie są łatwe wybory czasami, kiedy w domu, zamiast siedzieć w domu, idzie się na kolejne zajęcia, ale chyba tego tak pomysłu, tego typu sukcesy sprawiają, że łatwiej te dzieciaki przyciągać na halę. Tak, ja chcę powiedzieć, że według rocznika statystycznego karate w Polsce uprawia w klubach, 410 klubach 32 tysiące osób. Jest to drugi najbardziej popularny sport w Polsce. Także jest to bardzo popularna dyscyplina sportu. Praktycznie w każdym mieście, nawet małym, powiatowym, są po dwa, po trzy kluby. Jest to ogromnie popularny sport i cieszę się, że robicie ten wywiad i cieszę się, że po prostu będziecie też propagować ten sport, bo myślę, że zasługuje na to. Jest to duże wyzwanie logistyczne, żeby to wszystko ogarnąć, żeby zaprowadzić porządek.
ale mamy cały sztab sędziów, wolontariuszy, ochronę, także wszystko idzie pod kontrolą. Rozwiązujemy teraz, że tak, małe rzeczy techniczne dotyczące elektryki na hali, ponieważ ogrom, masa tych urządzeń elektronicznych, niektóre gniazdka siadają aż od tego. Ale wszystko jest rozwiązywane cały czas, na bieżąco. Jak powiedział pan prezydent Światowej Federacji, najlepszy organizator to nie taki, który nie ma problemów, tylko taki, który je potrafi jak najszybciej rozwiązać. Także wszyscy mówią, że są to najlepsze mistrzostwa świata w historii i ja jestem dumny z tego, że udało się nam.